Cześć, witajcie moi drodzy widzowie Ogólnie to pokazując Wam ten zestaw mam takie małe déjà vu Ale zanim zacznę o tym mówić to ja jestem Lego Kamil I zapraszam Was na recenzję LEGO Ninjago Legacy 7737, Czyli X1 Ninja Charger Cena katalogowa tego zestawu to 220 zł bez grosza i jest on przeznaczony tak naprawdę na styczeń tego roku, jeżeli chodzi o jego premierę, no i dlaczego powiedziałem, że mam takie małe darzawi? Ponieważ pokazując wam zestaw Lego Ninjago Legacy pojazd bojowy Kaja, który miał numer katalogowy 71704 tutaj tak naprawdę dużo się nie zmieniło, ponieważ obydwa zestawy oczywiście nawiązują do sezonu trzeciego, w którym to Kai miał obydwa te pojazdy, no i obydwa dostały swój remake. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie, ponieważ chciałem mieć obydwa te zestawy. Nie miałem w sumie wcześniej żadnego, dlatego cieszę się, że mam te wersje Ligacy. Ogólnie rzecz biorąc, sam zestaw jest całkiem ok, zacznijmy sobie od tego pudełka. Tutaj naprawdę nic ciekawego głównie nie ma. Mamy informację o tym, że jest tutaj minifigurka limitowana złotego kola. No i poza tym jest tutaj oczywiście informacja o tym, że zestaw jest do trzeciego sezonu. Od góry jeszcze wszystkie figurki, Mamy tutaj Colali yy, Gacy, Kaja Jaya oraz dwóch Nindroidów. No a jeśli chodzi o z tyłu, tutaj mamy bardzo ładne, przedstawione oczywiście te y, scenki z trzeciego sezonu, kiedy to nasz Kai y, flexował się swoim nowym autem. No i tutaj też mamy wszystkie sześć nowych złotych figurek. Jeszcze oczywiście Zane i Nia czekają na, swój, na swoje pokazanie, na wyjście na świat, ale w sumie najwięksi fani Ninjago już wiedzą jak oni wyglądają. Tak więc przejdźmy sobie teraz do figurek jak jest pięć i od lewej zaczniemy sobie od właściciela tego zestawu, tego pojazdu, czyli oczywiście Kaja. Jeśli chodzi o jego studio, i tak naprawdę mamy dokładnie to samo, co pojawiło się w zeszłorocznej fali oraz w tej, jeżeli chodzi o po prostu zestawy Lizzy Legacy, ponieważ te zestawy głównie nawiązują do trzeciego i czwartego sezonu, tylko jeden jest piątego, dlatego tą minifigurkę mamy już chyba jakiś trzeci raz. Z tyłu mamy oczywiście jego bardzo ładny symbol, który prezentuje się już w ten sposób o. Oraz dwie złote katany. Dalej mamy Jay'a, którego również posiadałem. Czy to z gazetki od Amitu, czy to właśnie z jakimś tam innym zestawem, na przykład z strunięją żywiołów, bo ta dwójka właśnie w takim samym komplecie, w tym samym duecie właściwie wystąpiła w tym zestawie. Jeśli chodzi o jego wyposażenie, mają tutaj takie oto złote Numczako, więc można powiedzieć, że ich jakby bronie są tutaj stylizowane na taką bardziej złotą kolorystykę, ale sam stój to jest już bardziej srebrny. Jeżeli chodzi o Jay'a z tyłu, oczywiście jego taki nadruk, Ośmiornicy, coś takiego, no taki oczywiście symbol. Dalej mamy dwóch Nindroidów, z czego jeden jest Nindroidem, no i pamiętam bardzo dobrze trzeci sezon, kiedy to nasz Kryptor powiedział, że na tego Nindroida zabrakło właśnie metalu, dlatego ma on krótkie, nieruchome nóżki. Bardzo fajny szczegół. Dodatkowo jeszcze taka du duża sikierka, która tak naprawdę w świecie Star Wars byłaby odwrócona po prostu do góry nogami, zabrano by ten element u góry. No a jeśli chodzi o jego jakby wyposażenie, nakrycie głowy, mamy tutaj zwyczajny hełm od Androida. Dwa wiele twarzy, pierwszy jeszcze taki zazłoszczony, oczywiście z tym reflektorkiem, tylko to jest taki jeden minus, że jak sobie nałożymy na to, to wtedy mamy jakby dwa takie oczy i wtedy on dziwnie trochę wygląda, ale i tak nie jest źle. No i drugim androidem to oczywiście jest ten taki wyposażony bardziej w jakby to powiedzieć w jetpack po prostu. Wygląda on tak. No nie wiem, czy jestem to jakiś taki najlepszy jetpack w historii Ninjago, ponieważ od przodu wydaje się jego jakby wypustki od dołu i to troszkę dziwnie wygląda, ale to z tyłu wygląda bardzo ładnie, oczywiście trzeciosezonowo można by tak chyba powiedzieć. Te miecze powinny być jakby w tą stronę, ale ja przynajmniej zdecydowanie wolę to, jak to wygląda w ten sposób, ponieważ moim zdaniem tak jest zdecydowanie lepiej. Z tyłu jeszcze naklejka ze znaczkiem nidroidów oczywiście nawiązującym od trzeciego sezonu. Szkarta naklejka, ani nadruk, no ale już trudno. Od dołu jeszcze nie wiadomo, czemu jest jakiś gry zamiast jakiegoś silniczka. Fajny jest ten element plecaka jakby. Ten tutaj, o on chyba występował z, w, w fali z LEGO City, w tej jakby powietrzenie policji. No i w sumie to chyba tyle. Jego bronią są te miecze z tyłu. Zdecydowanie najciekawszą minifigurką w tym zestawie jest złoty kol który oczywiście znajduje się tylko i wyłącznie w tym oto secie. No i co mogę o nim powiedzieć? Pokazując Wam poprzedni zestaw właśnie z Mechem Zejna mówiłem, że tam najlepszy jest właśnie z tej czwórki całej J ale po tej minifigurce uznaję, że chyba jednak kol zobaczcie na jego maskę, tutaj mamy taki jakby właśnie ciemno metaliczny kolor ja to bardzo lubię, jeszcze dodatkowo na złotym kolorze, no i to oczywiście jest przemalowana maska z 13 sezonu, ale bardzo mi się to podoba, dodatkowo jeszcze te druki na torsie, głównie ta maska robi swoją robotę, no i ma zdecydowanie najciekawszą broń z wszystkich, ponieważ tamta trójka ma tylko i wyłącznie dwa miecze albo jeden a tutaj mamy już pełnoprawny młot zaczepiony oczywiście z tyłu no i jego jeszcze nadruk z tyłu, aż muszę sobie Zdjąć tą, yy, tą minifigurkę, po prostu rozbroić, zobaczcie ten jego symbol, jakby specjalnie zrobione takim elementem, wygląda troszkę jak lustro w ogóle z Lego Friends, to było chyba kiedyś w gazetce. Tak więc, chyba jednak ten kol zdecydowanie bardziej mi się podoba niż Jay. Ale cała czwórka i tak jest naprawdę świetna. Dodatkowo ten oto otonadr, który pojawia się przy każdej z tych minifigurek, i oczywiście te same nóżki. W zestawie jest tylko jedna konstrukcja, ale za to bardzo ładnie dopracowana. Zaczniemy sobie od tej przodu, bo tutaj chyba najlepiej wszystko wygląda. Mamy jakieś takie naklejki przeciągnięte w sumie na dwa elementy. Naprawdę to wygląda kozacko. To jeszcze jednego nadruk. Ogólnie stylistyka tego pojazdu bardzo mi się podoba, bo ponieważ oczywiście ja uwielbiam jest to mój ulubiony ninja. I jeżeli miałbym mieć jakąś moc żywioł, to zdecydowanie byłby to ogień, dlatego to po prostu mi się podoba. Tutaj zwróćcie uwagę jeszcze na to, że mamy z tyłu te takie elementy grill, jakby na briku, nie wiem jak on tak powiedzieć, o tutaj po prostu wbite. No i przez to, kiedy widzimy te światła z projektu, to wygląda naprawdę prześwietnie. Moim zdaniem super. Jeszcze te właśnie żółte elementy świateł. To jest po prostu dziura możemy sobie też to wetchnąć, dlatego to wygląda tak bardzo realistycznie. Już przed chwilą wam pokazałem praktycznie tą funkcję bawialną, ale o tym nieco później. Sprawę jeszcze dwie złote katany. Jeśli chodzi o jego dalszą część, mamy taką moto czarną szybkę. Po prostu jest to ten znany dobrze nam element, przynajmniej na przykład z Lego City, tylko tutaj jest on w fajnym kolorze. Dlatko tutaj wykorzystano też element taki jakby podwozia, to raczej nie jest, to jest nadkole, o tak to się nazywa tylko tutaj właśnie służy za taki silniczek coś takiego co też występuje bardzo w tych rajdowych pojazdach od boku jeszcze koła troszkę z tyłu właśnie jakby hmm, wystają te ości o to mi chodzi ale w sumie to też jakiś duży minus nie jest Koła dobrze znane, przynajmniej też w serii Lego City. Tutaj bardzo ładne są też te wykończenia. Już mi ten samochód właśnie odpada, o czym też za chwilkę. Tu są bardzo ładne te wykończenia z tej strony, na przykład z przodu i z tyłu również. Z tyłu troszeczkę mi się nie podoba ten zestaw, tak samo jak nie podoba mi się ten Kai Fighter właśnie samolot. Bo tutaj mamy tylko i wyłącznie kilka elementów. Można to było nieco lepiej wykończyć, na przykład jakiś ogień tutaj dać. Ale w sumie, no to chyba jakieś nie jest bardzo gryzące w oczy. Za to bardzo fajnie wygląda ten oto spoiler z tyłu, czy jak to się tam nazywa. Mamy te grille w kolorze takim trans czerwonym, przez to to wygląda naprawdę świetnie. Dodatkowo mamy tu jeszcze takie oto działko, strzelające oczywiście na te pomarańczowe pociski. Tutaj jest bardzo, e, hmm, jakby to powiedzieć, niefunkcjonalne to działko, ponieważ możemy sobie strzelać tylko na dół albo do góry. No i do siebie w ten sposób nie obraca mnie troszkę szkoda. No, i co do tego boku, to również tutaj bardzo fajnie. Mamy ten jakby nadruk chciałem powiedzieć naklejkę, oczywiście z napisem X1, ta pewno mi się bardzo podoba. Przechodzące takie jakby rozmycie. No i tutaj jeszcze ten ogień. Od boku znowu dwie te katany, znaczy z tego boku jest jedna, a z drugiego druga. No i tutaj jeszcze ten duży element, właśnie złoty. Naprawdę to jest prześwietne i bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o minusy tego zestawu, to zdecydowanie największym jest fakt. Że, jeżeli się tym bawimy, na przykład nam to spadnie, albo jakoś tak to chwycimy, no to wtedy ten element od razu właśnie nam odpada. Chciałbym, żeby tutaj było jakieś takie bardziej wczepienie to w study. Po prostu tutaj moglibyśmy mieć wypustki, a tutaj mogłyby wystawać jakieś study, no i wtedy by się to fajnie zamykało. Po prostu, a tak to bardzo lata. i Jeżeli się tym bawimy dość mocno, to wtedy po prostu mi to przynajmniej troszeczkę przeszkadza. Jeśli chodzi o funkcję bawianą, to wygląda ona tak, że sobie naciskamy i wtedy wylatuje ten motor aczkolwiek jeżeli oglądaliście niektóre recenzje już wcześniejsze youtuberów no to wiecie, że to tak średnio działa no zaraz Wam sobie jeszcze raz pokażę i zobaczymy jak to mniej więcej wygląda a jeżeli chodzi o ten motor to zdecydowanie wygląda on naprawdę bardzo fajnie, kozacko mógłby być nawet polibagiem moim zdaniem no bo to oczywiście tylko grozie w, w oczy ten tył, ale on oczywiście jest tylko dlatego, żeby ten motor wyskakiwał z tego pojazdu a poza tym naprawdę jest bardzo fajnie, To jeszcze dwie naklejki no i takie jakby opacie dla Kaja opływowy kształt, to na pewno mi się podoba jeżeli chodzi o środek tego pojazdu, to wygląda właśnie w ten sposób. Dalej się tego nie da podnieść, no i to właśnie w ten sposób się prezentuje. I tutaj sobie wbijamy ten motor po prostu e, tak i tyle. I on się tam zahacza o ten element. No i wtedy możemy sobie to właśnie wypuścić. Spróbujemy jeszcze raz. No właśnie, tak się to wyskakuje, no ale i tak to raczej ma służyć za to, że po prostu ten motor tam jest. I tyle. A jeśli chodzi o dół, to wygląda właśnie to w ten sposób. Fajne jest to, że jeżeli jedziemy sobie tymi kółkami, to też od środka czujemy, że właśnie coś tam w środku jest. I to mi się na pewno podoba. No i ogólnie to od dołu jakby wygląda bardzo fajnie i technicznie, eee, tak futurystycznie można by nawet powiedzieć. No i sam pojazd, sama stylistyka mi się bardzo podoba. Te ognie są świetne. Natomiast moim zdaniem minusem jest fakt, że to nam naprawdę bardzo łatwo lata, a jeżeli chodzi o te motor no to w sumie też nie jest to jakieś bardzo fatalne. No to teraz taki bonus dla wytrwałych, dla tych, którzy dotrwali do tego właśnie momentu filmu i nie wyłączyli go przed zakończeniem. Mamy tutaj wszystkie pięć złotych figur, które na razie się pojawiły, jeżeli chodzi o Lego Ninjago. Jeśli chodzi o te zestawy katalogowe, to tutaj tak naprawdę są to te cztery figurki. Od lewej Lloyd, Jay, Kai i Cole. No a tutaj oczywiście figurka z tego głów, która pojawiła się w ogrodach z Ninjago City i jestem jej szczęśliwym posiadaczem. Tak więc kupując, a właściwie to dostając ten zestaw, mam już całą piątkę, która na razie wyszła. Czekamy oczywiście na Nije oraz na Zeyna. Podsumowując, moim zdaniem ten zestaw jest naprawdę bardzo fajny. Tak, jak w sumie wszystkie te cztery, jeżeli chodzi o te rocznicowe zestawy z Ninjago i wydaje mi się, że każdy z nich jest naprawdę bardzo dobrze dopracowany. Tak jak na przykład Turnierz w Zioł, gdzie mamy świetne minifigurki. Ten zestaw, który naprawdę jest bardzo fajny, tylko troszeczkę właśnie minusem jest ten fakt. No ale to już w sumie omawialiśmy sobie przed chwilą, dodatkowo mech jest naprawdę przekozacki, no i jeszcze ten pojazd od Kola również daje radę. Tak więc mi w komentarzu, który z tych czterech zestawów najbardziej Wam się spodobał, mi chyba jednak ten mech zaina, ale w sumie ten zestaw również jest bardzo fajny. Tutaj jeszcze widzicie pewnie elementy zapasowe z tego zestawu, mamy tutaj separator, co na pewno jest bardzo dobrym, bardzo dużym plusem w tym zestawie. Poza tym jeszcze jedna bandana dla Kaya oraz Jaya, no i w sumie poza tym to chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu, no i co, trzymajcie się, cześć!